Uroczysta oprawa towarzyszyła powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Dębicy. Podczas uroczystości świętowano również jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół nr 1. W trakcie gali nagrodzono nauczycieli, doceniając w ten sposób ich osiągnięcia pedagogiczne i zaangażowanie w pracę zawodową. Wyróżnieni otrzymali nagrody dyrektora szkoły i starosty. Laureatami nagrody ministra edukacji narodowej zostali natomiast nauczyciele mechanika, dyrektor Bożena Zielińska i Paweł Miłosz. Kilkunastu uczniów odebrało również stypendia prezesa Rady Ministrów. To uhonorowanie wysiłku, jaki młodzież włożyła w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Starosta powiatu podczas swojego wystąpienia podkreślał, że szkoły w ciągu ostatnich 4 lat zostały zaopatrzone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Przybyło także przedsiębiorców, którzy we współpracy ze starostwem wspierają edukację młodzieży i oferują jej zatrudnienie. Starosta z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył życzenia wszystkim nauczycielom. Żeby ta praca bardzo ciężka, bo kształtowanie młodych postaw to jest trudne zadanie, żeby mieli satysfakcję z tego, co robią, no i wdzięczność uczniów, no i żeby był pożytek społeczny z tej ich pracy. Najważniejszym osiągnięciem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w ciągu ostatnich lat było stworzenie klas patronackich, którymi opiekują się dębickie firmy. Pozyskiwanie partnerów, czyli firm, tak żeby nasza młodzież, zdobywając zawód, mogła zdobywać go w rzeczywistych warunkach. Żebyśmy byli bardzo blisko biznesu, bardzo blisko przemysłu, żebyśmy mogli korzystać z tych nowinek, które państwo mają w zakładach swoich pracy. Od ponad 8 lat z Zespołem Szkół nr 1 współpracuje firma Ventor. Ta szkoła dostrzegła swoją szansę na to, aby pomóc przedsiębiorcom w kształceniu zawodowym, które to dzisiaj jest bardzo, bardzo potrzebne. Wręcz to jest ostatni dzwonek, żeby jeszcze się obudzić i zacząć kształcić. Także wielkie, wielkie podziękowania dla tej szkoły, że jest tak ambitna, twórcza i kreatywna i podejmuje się nowych wyzwań. O jakości kształcenia w tej placówce mówił także Mateusz Smoła, absolwent mechanika i przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego. Ja prowadzę tak samo swoją firmę i wiem, jak ważne jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i żeby oni mogli się na tym rynku pracy odnaleźć. Ta szkoła ma niebywałe osiągnięcia i fachowcy wychodzący z tej szkoły piastują wysokie stanowiska, są bardzo dobrymi fachowcami i tak samo sprawdzili się w wielu wypadkach w biznesie. Obchody zostały zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 imienia Jana Pawła II.